Pora na co w sporcie na antenie telewizji w Polsce.pl. Dzisiaj gorąco zapytamy, sportowo zapytamy o to, skąd brać piłkarskie talenty, skąd brać młodzież do naszych drużyn, polskich drużyn, ale również młodzież, którą trzeba wysyłać później za granicę. Czy można wysyłać za granicę do innych klubów, kiedy są świetnymi talentami, po to, aby zasilały również te młodziki, później reprezentację Polski. O tym porozmawiam z moimi państwa gośćmi, którymi w studiu są Daniel Kaniewski, menadżer sportowy, organizator Amber Cup 2020. Witaj serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. I Marek Pyza, tygodnik sieci Telewizja w Polsce.pl. Witaj serdecznie. Dzień również dobry. Prywatnie kibic. Kibic. Zatwardziały taki. Bardzo. Komu kibicujesz najbardziej? Legii Warszawa. To o Legii sobie porozmawiamy oczywiście za moment, o tym świetnym wyniku, kolejnym świetnym wyniku Legii Warszawa, przede wszystkim stylu, którym Legia Warszawa ma, ale na początek Amber Cup, 4 i 5 dzień stycznia 2020 roku, pod dachem Areny Gliwice zostanie rozegrana 13. edycja już Amber Cup, ale edycja, która będzie wnosiła coś świeżego, coś nowego w porównaniu do tych edycji, które za nami. Powiedz, Daniel, co tam się będzie działo, bo ja już widziałem podczas czytania różnych informacji prasowych, że spora różnorodność podczas tego turnieju. Powiem tak, eksperymentujemy na pewno. Bardzo dużym eksperymentem jest to, że jest to impreza, która wywodzi się z nadmorza, Amber Cup, bursztynowe mistrzostwa, i idziemy do Gliwic. Będziemy w Gliwicach na Arena Gliwice, na bardzo dużej hali. Tutaj zapraszam wszystkich kibiców bardzo serdecznie. Dużo piłkarzy, dużo gwiazd, dużo młodzieży, która tak wyrasta nam, gdzie szukamy zastępców Roberta Lewandowskiego, Kamila Grosickiego, Kamila Glika i wszystkich naszych reprezentantów. Ale impreza, która troszeczkę będzie w innym wymiarze, nie będzie my promowali może tak piłki klubowej. Chcemy pokazać show, chcemy. A w jaki sposób chcecie pokazać to show, bo to mnie interesuje, jak to show ma wyglądać? Obecni reprezentanci Polski, byli reprezentanci Polski, ludzie związani z piłką nożną w Polsce, ci, którzy są przy piłce tej największej, chcemy pokazać ją dla kibiców, chcemy wyjść do kibiców, chcemy, aby ten kibic, który przyjdzie na halę, mógł porozmawiać z zawodnikiem, mógł wejść do strefy mixzone, którą specjalnie przygotowujemy na ten Amber Cup, będzie mógł sobie zrobić zdjęcie z Arturem Borucem, będzie mógł sobie zrobić zdjęcie z Jackiem Góralskim, będzie mógł sobie zrobić zdjęcie z Jackiem Krzynówkiem czy Grzesiem Rasiakiem. To są zawodnicy, którzy kiedyś też również grali, i uważam, że zawsze też można sobie zrobić fotę, porozmawiać z takimi zawodnikami, bo warto jest się uczyć od najlepszych. No ale tutaj wymieniasz mężczyzn, a nie tylko mężczyźni mogą przyciągnąć na ten turniej, bo jak teraz ogląda nas jakaś kobieta, czy dziewczyna, czy dziewczynka i mówi, a to ja nie idę, bo tam sami faceci. Nie do końca. Piłka dla rodzin, piłka dla wszystkich. Wychodzimy tutaj z tego, że dwie reprezentantki Polski, nasze obecnie topowe reprezentantki Polski, zawodniczka Paris Saint-Germain, Katarzyna Kiedrzynek, jak i zawodniczka Wolfsburga, Ewa Pajor, przygotowują specjalnie swoje zespoły damskie, gdzie zagrają pomiędzy sobą. Będzie to bój dwóch koleżanek, które rozegrają ze sobą bezpośredni pojedynek. Ewa Pajor team kontra Kasia Kiedrzynek team. Tutaj zapraszam wszystkie kobiety, które będą mogły obejrzeć najlepszą piłkę kobiecą w naszym reprezentacyjnym wydaniu. Czyli piłka kobieca na tym turnieju Amber Cup też się znajdzie. Myślę, że to taka ciekawostka zdecydowanie warta uwagi. Marku, czy ty piłce kobiecej kibicujesz? No nie śledzę futbolu kobiecego, przyznam szczerze, na co dzień, natomiast zdarzyło mi się oglądać w telewizji parokrotnie zawody kobiece i często ku zdziwieniu można zobaczyć wyższy poziom niż czasem w piłce męskiej, zwłaszcza w naszym rodzimym ekstraklasowym wydaniu. To jest widowiskowa dyscyplina. Myślę, że kobietom nie brakuje zadziorności, nie brakuje im techniki. Czasem tej zadziorności mają więcej niż faceci. To prawda, to prawda. Więc to jest taka sama widowiskowa, na wysokim poziomie technicznym stojąca dyscyplina jak piłka nożna męska. Wiadomo, że inaczej są zbudowane organizmy, inna jest wydolność, czasem tempo jest więc słabsze, mniejsze, ale dobrze się to ogląda, więc piłce kobiecej mówię jak najbardziej tak, to nie jest tylko męski sport. A jeżeli chodzi o ten turniej, czy twoim zdaniem takie turnieje właśnie, takie wydarzenia, które są organizowane, czy one są potrzebne i czy mogą gdzieś zwiększać właśnie... One są niezbędne.
są niezbędne, czyli do takiego nawet pewność w głosie, czy mogą zwiększać zainteresowanie młodzieży właśnie futbolem, piłką nożną, tym, żeby gdzieś wejść w ten świat, zacząć trenować? Oczywiście, że tak. Mówię, że one są niezbędne, ponieważ my wciąż jesteśmy, brzydko mówiąc, 100 lat za murzynami. Jeśli włączymy sobie w weekend mecz ekstraklasy, a po jego zakończeniu przełączymy na ligę angielską, to zobaczymy, że mówimy o dwóch różnych dyscyplinach sportu tak naprawdę. I rozmawialiśmy sobie przed wejściem do studia, że ten postęp, jaki polski futbol poczynił w ostatnich, powiedzmy, dwóch dekadach, jest kosmiczny, ale to wciąż jest za mało. Świat nam odjeżdża, więc musimy szukać sposobów na to, żeby ta świeża, utalentowana krew dopływała do futbolu. A to, co robi Daniel, jest jednym ze wspaniałych sposobów na to, bo trzeba młodych ludzi, ale też ich rodziców zachęcać do tego, żeby wchodzili w świat piłki. Kto by chciał normalny puszczać dziecko do jakiejś, mówiąc delikatnie, w jakieś patosytuacje, jakie były w polskim futbolu na początku lat 90. Wiemy, jak wyglądała piłka klubowa. Dziś to wygląda zupełnie inaczej. Mecze, otoczka ich jest zupełnie inna. Rodzinne sektory, które się pojawiły na ekstraklasowych stadionach, robią bardzo dużo dobrego. To, że można tam przyjść, nie wiem, czy tak jest na każdym stadionie, ja to znam ze stadionu warszawskiej Legii, że przed meczem jest taka specjalna strefa dla dzieciaków, gdzie można sobie pomalować buźki, dostają jakieś gadżety, przychodzą piłkarze, którzy w danym meczu nie wystąpią, można przybić z nimi piątkę, zrobić sobie zdjęcie, można z nimi chwilę porozmawiać. To buduje taki pozytywny obraz futbolu i w pozytywny sposób do niego przyciąga. Dzięki temu możemy zobaczyć, że na stadion nie przychodzą tylko hordy troglodytów, chociaż i tacy niestety wciąż na nich bywają, ale przychodzą fajni, normalni ludzie, świetnie się bawić, bo futbol to jest rozrywka, pamiętajmy o tym. To dla niektórych są sprawy tylko honoru, ale to jest przede wszystkim rozrywka fajna, z którą warto się identyfikować i trzeba robić takie rzeczy jak Daniel, żeby się rozwijała. Daniel, to skąd brać młode talenty, poza tutaj organizowaniem Amber Cup na przykład? Więcej takich wydarzeń powinno być w Polsce, lepszy system szkolenia. Jak ty na to patrzysz? No tak, oczywiście, akademie piłkarskie przy każdym klubie to jest numer jeden, który powinien, to jest najważniejszy punkt w ogóle, jeżeli chodzi o kluby piłkarskie. Kluby piłkarskie powinny mieć rozwinięte akademie piłkarskie. Takie akademie tutaj oczywiście ma Legia Warszawa, dużo klubów w Polsce, praktycznie wszystkie kluby w Polsce, i te od z tych akademii wiadomo, gdzieś szukamy po prostu tych młodych talentów, tak? Te akademie są zapraszane, tak jak akademie teraz, które są zapraszane na Amber Cup w pierwszy dzień imprezy, i właśnie w tych turniejach szukamy te takie gwiazdy, gwiazdeczki. Nie powiem, że przez Amber Cup wypłynęło paru zawodników właśnie przy tych turniejach młodzieżowych, i ci zawodnicy grają obecnie teraz też w klubach ligowych, tak jak pierwszej ligi czy ekstraklasy. No, te turnieje tutaj, jak rozmawialiśmy, one kształcą i gdzieś szukamy tych talentów, których właśnie możemy znaleźć na takich turniejach, bo gdzie je szukać, jak nie właśnie na takich imprezach, które są w Polsce. I takich imprez jest dość dużo. Może ta impreza gdzieś ma swoją 13. edycję i jest znana oczywiście, ale jak najbardziej trzeba wchodzić w tą młodzież i szukać tych młodych talentów. A czy uważacie, Marku, czy ty uważasz, że jest taki trochę strach wśród, nie wiem, trenerów, działaczy, szczególnie ekstraklasy, przed dawaniem szansy młodym zawodnikom na boisku? To oczywiście zależy od konkretnej sytuacji, konkretnego człowieka, ale rzeczywiście za mało jest tych szans dla młodych polskich zawodników, dla nastolatków. I znów się odwołam do przykładu innych lig. Często na zachodzie Europy 18-latkowie zaczynają być gwiazdami w swoich klubach. Oglądamy ich w Lidze Mistrzów. W Polsce młodzieżowiec to jest zawodnik, który ma prawie 22 lata. Czyli to już jest na zachodzie ukształtowany piłkarz. Ale a propos młodzieżowca, mamy ten przepis, który każe od tego sezonu przebywać na boisku przynajmniej jednemu młodzieżowcowi w każdym klubie ekstraklasy. I moim zdaniem to jest bardzo dobre rozwiązanie. Widzimy na kilku przykładach, że to działa, i mam nadzieję, że zobaczymy tego efekty na euro przyszłorocznym. Nie wiem, ilu Jerzy Brzęczek zabierze młodzieżowców. Na razie do pierwszej reprezentacji puka chyba dwóch, Radosław Majecki i Kamil Jóźwiak. Myślę, że jeśli młody karbownik, lewy obrońca Legii, dalej będzie tak grał, to też może na euro pojechać. Natomiast trzeba robić wszystko, żeby przekonać prezesów przede wszystkim do tego, żeby stawiać na młodych, a nie na przeciętnych
czasem kończących już karierę zawodników z zagranicy, z Bałkanów. Marku, skoro o Legii wspomniałeś, to do Legii i spotkania Legii z Ekstraklasy przejdźmy, tego ostatniego z Wisłą Płock. 3-1 Legia wygrywa. Świetny styl warszawskiej drużyny. Posłuchajmy, co na ten temat miał do powiedzenia trener Aleksander Wukowicz. Na pewno kolejne dobre spotkanie na naszym stadionie, w naszym wykonaniu. Mecz w pierwszej połowie wręcz, nie powiem doskonale, bo zawsze może być lepiej, chociażby fakt, że daliśmy rzut karny i możliwość strzelenia sobie bramki też o tym świadczy, ale ten mecz, ale ta pierwsza połowa po prostu była bliska tego, co można by było nazwać idealną grą drużyny. Po prostu tak zdominować rywala, tak na niewiele mu pozwolić, tak konstruować swoje akcje i stwarzać sytuacje, kiedy 11 ludzi praktycznie broni dostęp do bramki, i to broni go dobrze zorganizowanie i też pod własnym pole karnym, więc duża brawa dla zawodników. Duże brawa dla zawodników. Daniel, czy Legia odlatuje swoim stylem gry innym drużynom w Ekstraklasie? Na dzień dzisiejszy na pewno pokazują styl gry. My są bardzo silnym zespołem. Są zespołem takim, jak kibice Legii Warszawa kochają oglądać. Pełne trybuny, stadion tam dudnił. Bramki strzelone, bardzo ładne. Jeszcze raz tutaj pochwalę Pawła Wszołka. Ostatnio też rozmawialiśmy o nim. Bardzo dobry zawodnik. No właśnie, czy przeczytałem w ogóle w internecie taką opinię, że kiedy Paweł Wszołek wrócił do Legii, kiedy pojawił się w składzie, zaczął regularnie grać, to zaczęła się w ogóle regularna gra Legii, taka dobra i dobre. Marku, kiwasz głową, zaraz o tym opowiesz. Daniel, czy masz takie wrażenie, czy zgodzisz się z tym zdaniem? Dziś ostatnio Paweł Wszołek powiedział, że wrócił do ligi wcale nie słabszej, bo jest to polska liga. Ale zobaczmy, Paweł Wszołek wraca do ligi z Championship, gdzie tak naprawdę szukał zespołu. Tak jak mówiłem, jedną nogą był w Hull City. Jakby Kamil Grosicki odszedł z Hull City, to Paweł Wszołek wskakiwał wtedy na jego miejsce. Niestety nie było ich wtedy na to stać, ale dążmy do tego. Wracający zawodnik z Championship w polskiej lidze jest gwiazdą, bo ja uważam, że na dzień dzisiejszy Paweł Wszołek jest najmocniejszym punktem naszej ekstraklasy. I najlepsze, co Legia zrobiła, to to, że nie bała się wziąć Pawła Wszołka. Markus, skąd to kiwanie głów? Tylko stąd, że Wszołek jest jednym z elementów tego, jak gra w tej chwili Legia. Być może ważniejszym nawet od niego elementem jest Luquinhas, Brazylijczyk, który, jeśli chodzi o technikę, o utrzymanie się przy piłce, niestety zamiata polską ekstraklasę. Natomiast Paweł Wszołek jest na dobrej drodze do powrotu do kadry, uważam. To jest zawodnik, który Brzęczkowi bardzo by się przydał. Niezwykle solidny. Od pierwszej do ostatniej minuty, kiedy jest na boisku, bardzo fajnie, ofensywnie grający, schodzący do środka, potrafiący strzelać bramki, podawać, myślący na boisku. To widać. Fajnie się obserwuje Pawła w czasie gry, bo to jest taki piłkarz, jaki chcielibyśmy oglądać. Zanim coś zrobi, najpierw się rozejrzy, popatrzy, pomyśli i potem ta decyzja jest... Legia odlatuje? Słuszna. Z przykrością dla innych klubów, ale tak, nie widzę innej możliwości niż wygrana ligi przez Legię, i to z dużą przewagą, już tego fotela lidera nie opuści. Z przykrością dla innych klubów, chociaż Wisła Kraków pewnie o tym liderowaniu przez Legię nie myśli, bo stara się utrzymać. Zobaczmy jeszcze fragment spotkania, ostatniego spotkania Wisły Kraków z Pogonią Szczecin. 1-0, do zera Wisła Kraków wygrywa. I tu widzieliśmy bramkę, niezwykle ważną bramkę, bo dającą Wiśle Kraków zwycięstwo. Po tych 11 porażkach z rzędu Wisły Kraków i tej walce o takie gdzieś, no, powrót do przynajmniej formy, która pozwoli na to, żeby piąć się gdzieś do środka tej tabeli, opuścić strefę spadkową. Daniel, to się uda Wiśle? Myślę, że tak. Myślę, że po tej drugiej rundzie, no, przepraszam, po tej pierwszej rundzie oni się troszeczkę już otrząsnęli tym zwycięstwem. Faktycznie, tak jak powiedziałeś, 11 porażek z rzędu może załamać. Tutaj niesamowicie oni się załamali porażką z Legią. To było widać. Niestety oni się po tym nie otrząsnęli. Ale nie wiem, czy zauważyliście po meczu to, co zrobili kibice Wisły Kraków do Kuby Błaszczykowskiego, który stanął naprzeciwko im i złożyli jemu życzenia. Kuba Błaszczykowski miał urodziny i to, co poleciało z tak zwanego
zaniedbanego gniazda kibicowskiego w jego stronę. Kuba, bardzo ci dziękujemy za to mistrzostwo świata, nie? Musimy tutaj postawić kropkę. Jakub Błaszczykowski to na pewno serce Wisły Kraków, również wielokrotnie udowodniał, że jest sercem reprezentacji Polski. Daniel Kaniewski, menadżer sportowy, Marek Pyza, tygodnik sieci Telewizja w Polsce.pl. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dziękujemy. Do zobaczenia, drodzy widzowie. Zachęcam do pozostania z Telewizją w Polsce.pl.